Cześć, witam Was ponownie z warsztatu. Dzisiaj druga część do zbrajania tak zwanego główek jigowych, które są bez kołnierzyka. To dozbrajanie, czyli takie dorobienie tych kołnierzyków, ma na celu to, żeby ta gumka dłużej nam się na haczyku trzymała, żeby się nie ześlizgiwała. W poprzedniej części pokazałem jedną metodę prostszą, teraz będzie ciuteczek trudniejsza, ale też jak macie jakiekolwiek zdolności manualne, wykonacie sobie je bez problemu. Co będzie nam potrzebne? Nić. Ja tutaj mam podwójną check nymph i będziemy potrzebowali, moi drodzy, grubej żyłki. O, przepraszam za palce, ale kleiłem oczy do streamerów. I ufaj, dałem kawałek grubej żyłki. Super glue. I jeżeli chcecie lakier ultrafioletowy, a do lakieru no oczywiście potrzebna będzie lampka. A więc bierzemy się do roboty. Najpierw trzonek, gdzie będziemy owijali nić, smarujemy sobie troszeczkę klejem. To nam wszystko znacznie wzmocni, nic się tam po tym nie będzie ślizgało. Jak już posmarujemy, robimy sobie troszeczkę takiego podkładu z nici. Ok. I teraz tak. Jeszcze nie dodałem o szczypcach, że się nam przydadzą. Zaraz zobaczycie dlaczego. Bierzemy sobie, moi drodzy, kawałek takiej właśnie grubej żyłki i sobie tutaj spłaszczymy końcówkę troszeczkę. I tą spłaszczoną końcówką będziemy przykładali do trzonka haka jigowego. Ok. Sprawdzamy sobie mniej więcej tyle. I musimy sobie odciąć o kawałek więcej. Ten kawałek więcej to będzie nasz zadzior. Ja sobie go zaraz tutaj obcinam. Gdzieś mniej więcej coś takiego. Później możemy skorygować. Zawsze lepiej jest odciąć troszeczkę więcej niż za mało, niż za dużo. Jakbyśmy to za dużo skrócili, ok, to wtedy nic z tego, ale tu widzę, myślę, że będzie w porządku. I teraz słuchajcie, robimy sobie w tym miejscu podkład taki, który taką baryłkę, beczułkę, coś co nam tą żyłkę podniesie. Znowu ociupinkę kleju. Jeszcze troszeczkę, żeby to było jak najwyżej. I przykładamy sobie teraz żyłkę. Jak mamy przyłożoną żyłkę, to teraz sobie, widzicie, zaciskamy poniżej tej baryłki, którą zrobiliśmy, i okręcamy. Jest. Tutaj ten fragment sobie obetniemy. Staramy się to robić po skosie. Jest cięższa sprawa, bo to bardzo gruba żyłka. Ok. Przyciskamy sobie paznokciem troszkę.
Tak. Tu sobie jeszcze dźwigniemy tą żyłeczkę. I takimi ruchami staramy się jeszcze bardziej podnieść. Teraz pozostaje węzeł końcowy. Odcinamy resztę. I spójrzcie, jaki mamy fajny zadzior. Teraz, jak będziemy zakładali, to ten zadziorek będzie ją nam trzymał. Zobaczcie. Ale nie poniszczy przy okazji przynęty. Jest to takie giętkie, elastyczne, ale w znaczący sposób wpływa na utrzymywanie się przynęty na trzonku haka. No i słuchajcie, to by było na tyle. Ja zapraszam Was na kolejne filmiki, do subskrypcji kanału, jeżeli Wam się podobało. Zostawcie łapkę, napiszcie coś, możecie też gdzieś udostępnić, będzie mi bardzo miło. Ja życzę Wam zdrowia i efektywnej pracy, bo znowu chyba kolejny jakiś lockdown będzie, więc myślę, że będzie czas na przeróbkę swoich główek jigowych. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.